Ruch w obronie demokracji rozwija się gwałtownie, powiedziałbym, gdyby nie to, że taki rozwój powinien mieć charakter organiczny, a nie gwałtowny, ponieważ gwałtowny rozwój nasuwałby zbyt wiele podejrzeń co do organizatorskiej funkcji bezpieki. A tak, jak narasta organicznie, no to nikt o żadną bezpiekę podejrzewać go się nie ośmieli, bo gdzieżby tam bezpieka organizowała takie ruchy w obronie demokracji. W obronie demokracji to ludzie powstają spontanicznie, w ramach porządku spontanicznego. Nie musi to być porządek zadekretowany, proszę Państwa, ale no nawet takie spontaniczne ruchy muszą mieć jakieś dopalacze finansowe, bo bez dopalaczy finansowych taki ruch by zwiądł, tak jak zakonnik jakiś. No i pojawiły się straszliwe podejrzenia, się pojawiło, że tym dopalacz finansowy dla ruchu obrony demokracji pochodzi od starego finansowego grandziarza Jerzego Sorosa, który w demokracją jest żywotnie zainteresowany. Podejrzewany był o to nawet, że sypnął złotem na Ukrainie, zarówno podczas pierwszego Majdanu, jak i podczas drugiego, nie tylko sypnął złotem, ale nawet wynajął snajperów, którzy strzelali do wszystkiego, co się rusza. No, wszystko to być może, widocznie takie skojarzenia na razie, przynajmniej na tym etapie, nie bardzo pasują naszym przywódcom ruchu demokratycznego, bo oto główny cadyk Rzeczypospolitej, pan Aleksander Smolar, gwałtownie zaprotestował przeciwko takim insynuacjom. Okazało się, że dopalacz finansowy nie pochodzi od starego finansowego grandziarza Jerzego Sorosa, tylko od Królestwa Niderlandów i jeszcze innych takich miłośników demokracji drobniejszego płazu. I tam, co prawda, skąd główny cadyk takie rzeczy może wiedzieć? Ano stąd, że przez ręce głównego cadyka te wszystkie subwencje przechodzą. No jakżeżby mogły omijać ręce głównego cadyka Rzeczypospolitej? To by oznaczało, że lobby żydowskie już nie ma żadnego znaczenia w naszym nieszczęśliwym kraju, a tu okazuje się, że lobby żydowskie ma pierwszorzędne znaczenie, bo czy to grandziarz, czy to Królestwo Niderlandów, zawsze musi forsa przechodzić przez ręce największego cadyka III Rzeczypospolitej, który zresztą od tego stoi na czele Fundacji Batorego, a Fundacja Batorego to już od cadyka odciąć się nie może, znaczy nie od cadyka, przepraszam, od starego finansowego grandziarza odciąć się nie może, podobnie jak i Helsińska Fundacja Praw Człowieka, w której jeszcze niedawno sekretarzował pan profesor Andrzej Rzepliński, dzisiaj dla znanej na całym świecie niezawisłości dokazujący w Trybunale Konstytucyjnym. Proszę Państwa, te wszystkie finansowe dopalacze pokazują, że lobby żydowskie, no tutaj nie zasypia gruszek w popiele, inwestuje w ruch demokratyczny w Polsce, no a jak inwestuje, to ta inwestycja przecież musi się zwrócić któregoś dnia, więc to rzuca nam pewne światło na cele, dla których lobby żydowskie zarówno za granicą naszego nieszczęśliwego kraju, jak i w samym naszym nieszczęśliwym kraju tak się uwija wedle obrony demokracji. No chyba liczy na to, że w zamieszaniu, jakie się nieuchronnie rozpęta podczas
zewnętrznej interwencji, być może nawet wojskowej, jaką Unia Europejska podejmie w obronie demokracji, lobby żydowskie będzie mogło narzucić naszemu nieszczęśliwemu krajowi harać w postaci 65 miliardów dolarów. No, takiej sumy nasz nieszczęśliwy kraj w gotówce wygenerować chyba nie będzie w stanie, bo to jest równowartość rocznego budżetu państwa. W związku z tym haracz będzie musiał być wypłacony w naturze, to znaczy w nieruchomościach, a to oznaczałoby, że lobby żydowskie, to środowisko, stanie się największym ekonomicznym dominantem III Rzeczypospolitej, a ta dominacja ekonomiczna natychmiast przełoży się na dominację polityczną i społeczną, że będziemy mieli wreszcie szlachtę jerozolimską. No, kto by nie chciał być członkiem szlachty jerozolimskiej, takich u nas starszych i mądrzejszych nie ma. W związku z tym mamy po stronie bojowników o wolność i demokrację lobby żydowskie. No, a Niemcy, to widać już, politycy niemieccy, prasa niemiecka, ale przede wszystkim politycy niemieccy przestępują z nogi na nogę z niecierpliwości, żeby już się nie mogą doczekać dnia, w którym też dzięki interwencji w obronie demokracji Niemcy będą mogły załatwić sobie różne swoje zaległości. No, tych zaległości to nam mnożyło w ciągu tych 70 lat. Proszę Państwa, nie ma rady, więc do 19 stycznia jakoś musimy doczekać, jakoś musimy wytrzymać. 19 stycznia, jak wiadomo, w Parlamencie Europejskim odbędzie się sesja w obronie demokracji w Polsce. No i po tej sesji jakieś decyzje zostaną podjęte, bo to nie tylko Niemcy, ale nawet Ministerstwo Spraw Zagranicznych Luksemburga już też bije na alarm, też nie może wytrzymać. No, jak już Luksemburg nie może wytrzymać, to już, proszę Państwa, sytuacja staje się poważna, a jeszcze liczy mecenas Giertych przynajmniej, liczy na Sąd Najwyższy, niezawisły, bo w Sądzie Najwyższym też są zdrowe siły, którym sprawa, święta sprawa demokracji w naszym nieszczęśliwym kraju leży na sercu. No i zdrowe siły mogą albo zatwierdzić ważność wyborów, albo nie zatwierdzić ważności wyborów. Jak zauważył przytomnie pan mecenas Giertych, Prawo i Sprawiedliwość de facto w tych wyborach startowało jako komitet wyborczy, ale de facto było koalicją, bo wchodziły tam aż trzy partie, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale Partia Polska Razem pobożnego posła Gowina, no i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. Jeżeli pod tym pretekstem Sąd Najwyższy unieważni wybory, no to proszę sobie wyobrazić, iluż ludzi, którzy w tej chwili nie śpią po nocach z obawy przed utratą alimentów, iluż z nich odetchnie z ulgą i będzie wreszcie spało, po raz pierwszy się wyśpi, no i ileż autorytetów moralnych, które teraz mają herc-klekoty z powodu zapowiedzi złowrogiego ministra Macierewicza, że odtajni zbiór zastrzeżony Instytutu Pamięci Narodowej, to iluż autorytetów moralnych, które w tej chwili mają herc-klekoty, też odetchnie z ulgą, serce im wróci do normy, ten rytm serdeczny. Proszę Państwa, no widać wyraźnie, że jeszcze święta jako tako chyba przeżyjemy do nowego roku, ale po nowym roku zacznie się taki taniec, że nie wiadomo, czy dociągniemy do Wielkiej Nocy. A skoro nie wiemy, czy dociągniemy do Wielkiej Nocy,
to skupmy się na Bożym Narodzeniu, dopóki salwa nie padnie, niech nam humory dopisują. No i skupiając się na Bożym Narodzeniu, niepodobna nie zastanowić się nad sprawą Mesjasza. Proszę Państwa, te nastroje, takie nastroje wyczekiwania na Mesjasza, to trochę podobne do walki o demokrację w Polsce, pojawiły się w Palestynie wśród Żydów, w związku z tym, że Żydzi, królikowie judcy, chcąc uniezależnić się od tych hellenistycznych satrapów, których tam jeszcze za sprawą Aleksandra Macedońskiego się namnożyło, oddali się pod protekcję rzymską. Rzym wtedy już był wschodzącą potęgą, no i chętnie pod swoją protekcję przyjmował różnych takich królików, jak królikowie judcy. No, ale potem, wkrótce potem się okazało, że wpadli z deszczu pod rynnę, bo spodziewali się, że będzie im tam pod Rzymianami lepiej, ale okazało się, że nie, że Rzymianie twardą rękę mają, no i ciężką. W związku z tym, żeby się jakoś wyswobodzić od tej protekcji rzymskiej, Żydzi oczekiwali na takiego wyzwoliciela, ponieważ potęga rzymska wydawała się niemożliwa do pokonania. W związku z tym zdawali sobie sprawę, że ktoś, kto będzie w stanie ich z tej zależności od Rzymu wyzwolić, no musi mieć jakieś boskie auksylia. To nie może być zwyczajny człowiek, tylko człowiek wspomagany przez niebo. No i w związku z tym taki człowiek musiałby być namaszczony przez niebo, a namaszczony w narzeczu żydowskim znaczy właśnie Mesjasz, Maszjach, czyli namaszczony. Proszę Państwa, jak rozpoznać Mesjasza? No więc w ukazaniu się takiego człowieka powinny towarzyszyć jakieś zwiastuny. W związku z tym Żydzi pilnie studiowali, dzisiaj nazywamy tę księgę Starym Testamentem, ale wtedy nie nazywała się jeszcze Starym Testamentem, tylko po prostu Testamentem, bo nowego jeszcze nie było. Nowy miał się pojawić właśnie w związku z Mesjaszem. No i wreszcie nie bardzo było wiadomo, jakie znaki będą temu towarzyszyły. No i wreszcie około roku 44, jak dzisiaj byśmy powiedzieli przed narodzeniem Chrystusa, sprawa zaczęła się trochę klarować. Otóż rzymscy triumvirowie mianowali na godność królewską takiego Idumejczyka, czyli pół Żyda zaledwie, imieniem Herod. No i ten Herod zaczął rządzić Judeą dosyć twardą ręką, do tego stopnia, że faryzeusze, czyli jedno ze stronnic tamtejszych, uznało, że to właśnie jest ten znak, że rządy Heroda to są tym biczem, którym najwyższy chłoszcze naród wybrany, i że to są bóle porodowe Mesjasza. Mimo że ten stosunek faryzeuszów do Heroda się nie zmienił, mimo że Herod wybudował świątynię, która nawet faryzeuszom się podobała, mawiali, że jak ktoś nie widział tej świątyni, to w ogóle nie widział niczego ładnego, niczego godnego uwagi. No, ale mimo wszystko Heroda nie lubili, również i dlatego, że nie był Żydem, tylko pół Żydem. A wiadomo, że to być pół Żydem to jest gorzej niż nie być nim wcale. Więc nic dziwnego, że Herod miał taką złą reputację. Inna sprawa, że nie tylko wśród faryzeuszy, bo rzeczywiście był w pewnym sensie podobny do Józefa Stalina, znaczy w sensie podejrzliwości. Bez przerwy kogoś podejrzewał, że chce, czyha na jego władzę. Do tego stopnia ta jego podejrzliwość była posunięta, że swoich członków swojej rodziny, nawet syna,
na śmierć skazał, a Oktawian August, który te wyroki musiał zatwierdzać, takiego obrzydzenia nabrał do Heroda, że mawiał, iż na dworze Heroda wolał być prosięciem niż synem. No więc tak to wyglądało od strony palestyńskiej, ale musimy powiedzieć, że nie tylko Żydzi wyczekiwali na Mesjasza, więc to było najbardziej charakterystyczne dla tej epoki. Otóż, proszę Państwa, tak jak mówiłem, w okolicy 40 roku przed Chrystusem pojawił się Herod, no i jego pojawienie się uznano za bóle porodowe Mesjasza. No to w 44 roku przed narodzeniem Chrystusa wspomniany przeze mnie Oktawian wydał igrzyska jako spadkobierca Juliusza Cezara, wydał igrzyska ku czci Wenery rodzicielki, patronki rodu julijskiego. No i traf chciał, że podczas tych igrzysk, one się odbywały latem, chyba w lipcu, który już wtedy nazywał się Julius w Rzymie, na cześć Juliusza Cezara właśnie, no i na niebie pojawiła się kometa, wzbudzając przerażenie, bo nie wiadomo było, co ta kometa oznacza. I dopiero przybyły na miejsce Haruspik Vulcatius, wyjaśnił znaczenie tego zjawiska. Otóż powiedział, że to oznacza zapowiedź zagłady dotychczasowego świata, ale jednocześnie zapowiedź odrodzenia, narodzenia się świata nowego. Chodziło o to, że według ksiąg sybilińskich, które zostały przekazane królowi Tarkwiniuszowi Staremu przez wieszczkę kumańską Sybillę, każdy wiek był oddany konkretnemu bóstwu i dziewiąty, ostatni wiek od zburzenia Troi liczony był oddany pod opiekę Apollonowi. Apollon to znaczy niszczyciel, więc z jednej strony stary świat miał ulec zagładzie, ale ta zagłada miała być początkiem świata nowego. I to właśnie wyjaśnił zebranej publiczności Haruspik Vulcatius. Podobno po wypowiedzeniu tych słów za zdradę tajemnicy padł na miejscu, tak jak rażony gromem, padł martwy na miejscu, jak rażony gromem. No więc wyjaśniło się, przynajmniej sprawa komety została wyjaśniona wtedy, bowiem ludzie wierzyli w tak zwane katasteryzmy. Tak samo jak i dzisiaj, to znaczy w przemianę człowieka w gwiazdę. No ta wiara w katasteryzmy jest bardzo rozpowszechniona, zwłaszcza w telewizji. Tam każda dupeńka, która tamtejsza, która potrafi ściągnąć majtki przed kamerą, od razu awansuje do roli gwiazdy, więc widzimy, że wiara w katasteryzmy w przedsiębiorstwach przemysłu rozrywkowego jest nadal bardzo żywa, tak jak w starożytnym Rzymie. No i proszę Państwa, to pojawienie się, znaczy oczekiwanie na odrodzenie świata wiązało się też z nadejściem Mesjasza oczekiwanego w świecie antycznym. I za sprawą dwóch poetów, Wergiliusza i Horacego, tym Mesjaszem świata antycznego został właśnie wspomniany przeze mnie Oktawian. No, pisali ci poeci na jego cześć takie bardzo natchnione wiersze. No i Oktawian nie wiadomo, czy sam w to wierzył, chociaż mógł w to wierzyć, bo w 27 roku przed narodzeniem Chrystusa przyjął od Senatu tytuł Augusta. August znaczy wywyższony, a nawet uświęcony, więc chyba coś tak i on sam o sobie mniemał. No i dodatkową poszlaką, która by też jest bardzo charakterystyczna, a wskazująca na rolę Augusta w tym wszystkim, w tym całym przedsięwzięciu, jest fakt, że po śmierci Lepidusa przyjął również tytuł
który i dzisiaj używany jest przez papieża Kościoła rzymskokatolickiego, mianowicie Pontifex Maximus, w bodajże 13 roku. No i charakterystyczne jest to, że imiona tych trzech osób splotły się ze sobą nierozerwalnie. Proszę Państwa, skoro mówiliśmy o Mesjaszu świata antycznego w osobie Oktawiana Augusta, który stworzył rzeczywiście prawdziwą legendę augustiańską, no to wypada wspomnieć o zbiegu okoliczności przedziwnym, że ilekroć wspominamy każdego roku narodzenie Jezusa Chrystusa, w którym chrześcijanie upatrują właśnie tego prawdziwego Mesjasza, nie żadnego Mesjasza politycznego, o którym za chwilę, no to przedziwnym zbiegiem okoliczności, ilekroć wspominamy narodzenie Jezusa Chrystusa, wspominamy jednocześnie imię Mesjasza świata antycznego, czyli Oktawiana Augusta, bo przecież w Ewangelii świętego Łukasza mówiącej o narodzeniu Pana Jezusa jest wzmianka, że zaczyna się ta Ewangelia, że właśnie wyszedł w one dni, wyszedł dekret od cesarza Augusta, aby spisano wszystek świat, prawda? Wspominamy też o Herodzie, który chyba jako jeden z pierwszych uwierzył w mesjański charakter Jezusa z Nazaretu. Oczywiście uwierzył po swojemu, bo kazał tam wszystkie niewiniątka wybić, prawda? No ale uwierzył, prawda? No i musimy dodać, że również po śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa Mesjasze się nadal pojawiali, bo Pan Jezus nie został uznany przez Żydów za Mesjasza, jako że poniósł śmierć. Był rzeczywiście, wiązano z nim nadzieje mesjańskie, upatrywano w nim, nawet jego uczniowie upatrywali w nim Mesjasza politycznego, na co wskazuje scena też ewangeliczna, jak dwaj uczniowie, Łukasz z Kleofasem, idą do Emaus, prawda, i tam po drodze Pan Jezus się do nich przyłącza i wdaje się z nimi w rozmowę. No i oni powiadają, a mówiąc mu o tym, co się w Jerozolimie stało, taki jęk zawodu w siebie wydają, że a myśmy się spodziewali, że on wyzwoli Izraela, prawda? Więc nawet i oni upatrywali w Jezusie Chrystusie Mesjasza politycznego. No i nic dziwnego, że tacy Mesjasze się pojawiali jeszcze i później w okolicach pod koniec lat 60. już po Chrystusie, to nawet Swetoniusz o tym wspomina, Swetoniusz Tranquillus, że wspomina w żywotach Cezarów o takiej dawnej i uporczywej pogłosce, jaka tam w Judei panowała, że ci, którzy w tym czasie wyjdą z Judei, zapanują nad światem. Już wtedy Żydzi mieli taką obsesję panowania nad światem. No i wzięli ją, jak powiada Swetoniusz, wzięli ją do siebie i podnieśli bunt przeciwko Rzymianom, zabili legata i zdobyli nawet na nim orła, no ale senat rzymski powierzył tłumienie tego powstania takiemu generałowi Wespazjanowi, późniejszemu cesarzowi. Generał Wespazjan rozpoczął tłumienie buntu tego żydowskiego. W trakcie tej operacji został obwołany cesarzem, więc udał się do Rzymu, a powierzył kontynuowanie operacji swojemu synowi Tytusowi, który też potem był cesarzem, jako boski Tytus. No i Tytus doprowadził do zburzenia świątyni jerozolimskiej
i do dzisiejszego dnia na pamiątkę tego wydarzenia na łuku Tytusa w Rzymie, autentycznej budowli, jest wyrzeźbiona menora, świecznik siedmioramienny skutego złota, jaki tam podobno w świątyni jerozolimskiej był. W związku z tym Żydzi wysuwają roszczenia wobec stolicy apostolskiej, twierdząc, że ta menora jest zdeponowana w skarbcu Muzeum Watykańskiego. Widzimy, że tu różne pomysły są. Każdy pomysł, każdy pretekst jest dobry, żeby wyciągnąć parę złotych. Jak nie z Polski, to z Watykanu. No i proszę Państwa, jeszcze jeden taki Mesjasz się pojawił w okolicy roku 130 po Chrystusie, a więc dosyć późno, zapanowania cesarza Trajana. Tym Mesjaszem, jego imię akurat znamy, to był Szymon Bar Kochba, czyli Szymon, syn gwiazdy, wszczął powstanie, bardzo groźne dla Rzymu, dlatego że cesarz Trajan był zajęty akurat wojną z Partami, no a tu na tyłach wybuchło powstanie nie tylko w Palestynie, ale we wszystkich koloniach na terenie Azji Mniejszej, w których mieszkali Żydzi. I w związku z tym cesarz Trajan musiał szybko doprowadzić do zawarcia pokoju z Królestwem Partów i wycofywał się w kierunku, żeby mu nie odcięto dróg połączeń z Rzymem, wycofywał się w kierunku morza, tłumiąc przy okazji wszystkie ogniska buntu. No i zmarł z tych trudów. Jego dzieło kontynuował cesarz Hadrian, ten sam, który zbudował na Wyspach Brytyjskich mur Hadriana, stojący do dzisiaj. Cesarz Hadrian zdobył Jerozolimę, zburzył ją, pod karą śmierci zakazał Żydom zbliżania się do tego miasta, które przekształcił w rzymską kolonię pod nazwą Elia Capitolina. No i od właśnie 135 roku rozpoczyna się okres diaspory w dziejach narodu żydowskiego, trwający aż właściwie do 48 roku, kiedy to zostało proklamowane w maju 1948 roku, zostało proklamowane Państwo Izrael. Widzimy, że te historie mają swoją kontynuację. I jeszcze jedna uwaga, to związana z cesarzem Hadrianem, proszę Państwa, ilustruje to jeszcze jedną przyczynę, dla której świat starożytny tak się stęsknił za Mesjaszem, można powiedzieć. Otóż wizja zaświatów prezentowana w czasach starożytnych była w tych religiach pogańskich, była bardzo ponura. Wskazuje na to chociażby Homer, opisując wizytę Odyseusza w Odysei, opisując wizytę Odyseusza w krainie zmarłych, bo Odyseusz chciał tam zasięgnąć porady u wieszka Tejrezjasza, Tebańczyka, no i udał się do krainy zmarłych. Ta kraina zmarłych przedstawia nieopisany, smutny obraz, i wytrzymać tam chociaż tydzień, to było niepodobieństwo, a wytrzymać tam wieczność, to już było po prostu coś strasznego. I nic dziwnego, że świat starożytny przyjął dobrą nowinę z takim oczekiwaniem. Nie tylko ludzie stojący na najniższych szczeblach społecznej drabiny, ale również stojący na najwyższych szczeblach tej drabiny, o czym świadczy następujący wierszyk. Zaczyna się początek, w oryginale zaczyna się animula vagula blandula hospes comesque corporis, co w tłumaczeniu polskim się wykłada: duszyczko, wędrowniczko, milutka, gościu i towarzyszko ciała, w jakie miejsce teraz pójdziesz? Bledziutka, zdrętwiała nagusieńka, gdzie nie będzie ci do żartów. Widzimy, że autor tego wiersza bardzo współczuje swojej duszyczce, którą w zaświatach nie czeka żaden wesoły los. Warto przypomnieć, kim był autor tego wiersza. Otóż był to właśnie nie kto inny, tylko cesarz Hadrian, pan wszystkiego świata,
on nawet i on swojej duszyce współczuł i dopiero na tym tle możemy docenić wagę tego wydarzenia, które nastąpiło w momencie narodzenia Jezusa z Nazaretu. On się nie narodził w Nazarecie, tylko w Betlejem, ale i dlatego to wydarzenie nazwano dobrą nowiną. Rzeczywiście, dobra nowina.